Zapraszamy. Tak? A jak? Nie w takim wieku mogę tak, chyba. Dobra. Dla Wanda, a co za egzamin? Przeegzaminuj tego dżentelmena. A to państwo za namawiają do studiowania, tak? Też. Dobrze? Słucham, mogę się podać. Na kursy kwalifikacyjne, jak chciałby zmienić pan zawód, być elektrykiem, mechanikiem albo obsługą obrabiarek. Powiem tak, jestem na bezrobociu. No to dobry zawód. No to dobry zawód. Dobrze, jaki egzamin? Egzaminu. To teraz pytanka. To proszę bardzo. No, sprawdzimy pana. Ja mogę nagrywać? Tak. Mogę? To może niech pan da, to ja będę pana nagrywał. Proszę. Czy można wierzyć? Trzeba mieć ograniczone zaufanie. Czy możemy podać hasło, ale nie, no to absolutnie. To już pan nie, to bardzo dobrze. Korzystam, jestem blogerem, to wiem. Ośrodu elektrycznego również. Dobrze, a teraz tu zapraszamy teraz. Rozumiem. A teraz tutaj zapraszamy. Słucham, co? My mamy tutaj bardzo trudne pytania. Bardzo trudne pytania, tak? Dobrze. Semka. O, już w takim razie czytamy pytanie numer 8. Powiem, że moja szczęśliwa liczba. Pytania dotyczą odnośnie oszczędzania. No jest pytanie, czym płacimy? Czym płacimy? Tak, czym płacimy? Możemy płacić kartą, możemy płacić złotówkami, bezpośrednią walutą, możemy płacić przelewem. A która forma lepsza, gotówką czy kartą? Co jest bezpieczniej? Ja noszę tylko i wyłącznie kartę. Bardzo dobrze. A takie razie, czy jeszcze pan pamięta, jakie są rodzaje pieniędzy? Aha, no i rodzaje, no, są różne metalowe, ale są papierowe, banknoty i monety. Dobrze, świetnie, proszę poradzić. Mam nagrodę. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. A teraz do egzamin z żywności. Proszę. Dobrze. I zapraszamy stoiska obok. Tak, a ponieważ jest kolejka, to bardzo proszę do mnie na egzamin. A jak? Proszę pana, czy mamy obowiązek być dobrym obywatelem, to znaczy przyczyniać się do utrwalania dobra wspólnego, jakim jest nasza ojczyzna? To jest podstawowy obowiązek obywatela i Polaka. Tak jest, a tamtemu dżentelmenowi zabieramy 2 punkty za to, że powiedział nieprawdę. Dobrze? Tak jest. Proszę pana, czy mamy obowiązek dobrze wykonywać swój zawód? Oczywiście. Tak. Żeby dostawać pieniążki za to, to musimy na nie zapracować. Dobrze. Czy przemoc między ludźmi jest sposobem na rozwiązanie problemów? Absolutnie nie. Dobrze, jeżeli jest problem, to negocjujemy, a jeżeli się nie da, to idziemy do sądu. Tak jest. Bardzo dobrze. Czy dzieci są ludźmi? Każdy człowiek kiedyś był dzieckiem. Tak jest. Dzieci są ludźmi, mają swoją godność i podlegają ochronie prawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jest. Czy możemy przymykać oczy, jeżeli ktoś narusza prawo?
ma głupie lub niebezpieczne pomysły. Dotyczy to głównie dzieci, młodzieży. Każdy dorosły powinien zwracać uwagę na takie rzeczy, bo od czym skorupka nam zawodu naciągnie, tym na starość trąci. Tak, tak jest, przysłowia mądrością narodu. Bardzo dziękuję, zdał pan egzamin. Dziękuję. Teraz zapraszamy tutaj do jedzonka. Tak? Na egzamin o jedzeniu. Już. Proszę bardzo. Proszę, to jest nagroda numer 2. Rzucam kość. Proszę bardzo, to jest na rudę. Taką pogodę. Się zadrymowało, co? I to na naklejce. Tu to już, kochani, tak? Stój tu za panem w kolejce. Numer 4. Tak, którzy są w różnych treściach. Żeby mieć kondycję, żeby zdrowym. Super, dziękuję za odpowiedź. Obowiązuje pana losowanie. Zamknąć oczy, panie losowanie. A ja bym chciał numery pytania. Gruszka? Gruszka. I pytanie dziewczyny, czy nie będę już tłumaczyć pan. Owoce. Tak, proszę przykleić. No tutaj. No, tam jest klej. Oczywiście, tutaj zmieści, bo tu warzywa. Tu warzywa, tu owoc. Ale tu proszę klej, tak? A, kleić. I co jeszcze? Słuchajcie, zaczynamy. Kto nie wie, kim jesteśmy, przyjechaliśmy z swojego stopu specjalnie do was. Jak w szkole się to jest? Piotrek, ja jestem Jacek, tworzymy grupę o nazwie Wyrwani z Niewoli. Pseudonim artystyczny to Heres. Też będziemy lecieć tutaj z przybitkami muzycznymi o konkretnych treściach. Mam nadzieję, że większość osób będzie wiedziało, co tu chodzi. To teraz są osoby, które rzeczywiście będą chodzić tu całym sercem. Większa? Okay? 18. Także myślę, że na początek gratulujemy. Polecimy z kawałek. Dobrze. Kto do mnie teraz na historię zapraszam. Stój tu w kolejce, a nie. Ja tu muszę. Dobra. Chodźmy na bok trochę, żeby nie przeszkadzali. Kiedyś coś robiłem, ale... Stój. Uwaga. Ćwiczyć. Jesteś razem, tak? Posłuchajcie tej historii. Będą na... Okay. Czy dzieci mają obowiązek chodzić do szkoły? Tak, historie tej dziewczyny pisane o trymem ciała. Wiesz, piosenkarzu jak Christina Aguilera. Leczy karierę, modelki, profesja. Podróże, romanse, za sesją sesja. Coraz bardziej znana, coraz większa pensja. Stało się to w końcu dla niej jak obsesja. Ciągłe szaleństwo jak znany wideo. Beztroska, 19-letnia Lolita. Wokół przyniósł tak leciała na gruby kwitach. Sesje na Majorce, na Wenerowaniu wywita. Mówiła, że jest taka...